Pani Karolina Klingofer, tak. Ile Pani sobie liczy lat? 38. W stosunku do wnioskodawców obca, nie jesteście Państwo spokrewnieni, nie była Pani karana za składanie fałszywych zeznań. Pouczam obowiązku mówienia prawdy. Należy oczywiście zeznawać prawdę, nie zatajać prawdy, gdyż za składanie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Treść tego pouczenia jest zrozumiała, tak? Tak. Czy strony proszą o wybranie przyrzeczenia? Świadek słuchany za zgodą stron bez przyrzeczenia. Inaczej sobie świadek zeznaje. Pouczenia. To jeszcze muszę tylko dla porządku Panią zapytać, że jak Pani tu już wspominała, że przez roztargnienie Pani zapomniała dokumenty tożsamości, tak? Przez roztargnienie zapomniała mi dzisiaj. Zostało w drugiej terapce. Słucham? Zostało w drugiej terapce. Zapomniała dokumenty tożsamości, przecinek, który został w drugiej terapce. Podtrzymuję tutaj no, Pani po pouczeniu, że wszystkie te dane osobowe są zgodne. Podtrzymuję podane tutaj dane osobowe, przecinek, które są zgodne z prawdą. Chcę powiedzieć, czy Pan zna świadka, który tutaj zeznawał przed Panią? Tak. Znam świadka, który przede mną składał zeznania. Jak on się nazywa? Nazywa się? Jerzy Jaworski. Nazywa się Jerzy Jaworski. I jak długo Państwo się znacie? Mniej więcej w przybliżeniu. A, 3 lata? Znamy się może 3 lata. I tak zapytam to jeszcze wszystko z powodu tego braku dokumentu tożsamości. Pan Jerzy Jaworski zna Pani danie osobowe. Wie, jak się Pani nazywa. Tak. Jerzy Jaworski zna moje dane osobowe i wie, jak ja się nazywam. Proszę powiedzieć, czy Pani kojarzy może jakieś zdarzenie z 25 lipca 2021 roku przed Mediateką w Grodzisku Mazowieckim? Tak. Kojarzę zdarzenie z 25 lipca 2021 roku przed Mediateką w Grodzisku Mazowieckim. Co Wam się wydarzyło? Nie posłuchała tego polecenia czy prośby policji.
policji dlatego, wyjść? Że, dlatego, że wszystkie medyczne prywaty mają obowiązek posiadania ulotki ze składem. Aby wyjść przeciwnik, bo wszystkie medyczne i miałam prawo uzyskania tego. Medyczne środki posiadają ulotkę ze składem danej substancji. Tak. Policja nie była w stanie podać podstawy prawnej, dla której miałabym opuścić. Policja nie była w stanie podać podstawy prawnej. Dla której miałabym opuścić to miejsce. A proszę powiedzieć, czy pani chciała się tego dnia zaszczepić? Czy tylko uzyskać informację? Chciałam uzyskać informację, bo takie mam prawo. Takie prawo. Chciałam uzyskać informację, czy nie jest to takie prawo. Ale pani nie stawiła się tam do szczepienia. Tego nie widziałam wtedy. Chciałam uzyskać ulotkę. Znaczy nie wiedziała pani, czy pani się chce zaszczepić? Wtedy tego nie wiedziałam, przecinek, że chce mi się zaszczepić. Znaczy tam była taka sytuacja, to pytanie oczywiście nawiązuje tutaj do materiału dowodowego, którym sąd dysponuje, czy tam jakaś sytuacja, żeby pani namawiała inne osoby, żeby się nie szczepiły. No absolutnie. Ja absolutnie nikogo nie namawiałam. Każdy ma prawo robić to, co chce. Ja mam prawo szczepić się, ale nie, ale na pewno mam prawo uzyskać wszystkie informacje na temat preparatu medycznego, który jest proponowany. A ja mam prawo uzyskać informacje. Proszę powiedzieć, czy pani była świadkiem jakiegoś zajścia pomiędzy tutaj panami wnioskodawcami i policją? Nie. Ja nie byłam. Byłam potem przed komendą. Wnioskodawcami i policją. Jak wspominałam, byłam w środku, w przedsionku, siedziałam na ziemi otoczona wianuszkiem policji. I to jeszcze w tej mediatece, czy na policji, czy już pod policją? Nie, to w środku, tej przychodni. Tej przychodni. Ja na tym siedziałam. Nic nie widziałam, co się działo na zewnątrz. Wiem, że było zamieszanie. Przedsionku tej przychodni otoczona wianuszkiem policjantów. Przecinek, więc nic nie widziałam, co się dzieje na zewnątrz. Czy po zdarzeniu pani rozmawiała z wnioskodawcami na temat tego, czy z panem Krzysztofem i panem Mirosławem, co się tam działo? Znaczy było ogólne rozmowy, nie przypominam sobie konkretne. Nie przypominam sobie konkretnej rozmowy z wnioskodawcami po zdarzeniu. Po zdarzeniu. Czy przed ujawnieniem zeznań pan prokurator ma pytanie? Nie. Sąd postanowił odczytać, jeśli chodzi na częściową niepamięć, odczytać zeznania, karta 119 do 120. To jest takie krótkie zeznania, które pani składała w sądzie w Grodzisku Mazowieckim. Chciałam tutaj pani odczytać. Chyba wiem, o jakiej sprawie zostałam wezwana i czego sprawa dotyczy. Wiem, że chodzi o Grodzisk Mazowiecki, punkt Szczepień. Nie pamiętam, kiedy to było. W wakacji. Niewiele pamiętam, bo byłam w przedsionku i nie widziałam, co się dzieje na zewnątrz. Znam oskarżonych. Znaliśmy się wcześniej, przed 25 lipca 2021 roku. Widziałam policjantów, którzy rozmawiali ze mną. Nie znałam ich wcześniej. Nie widziałam zatrzymania Krzysztofa Rostankowskiego. Nie widziałam, jak zachowywał się Krzysztof Rostankowski przed zatrzymaniem. Nie widziałam nic, co się działo na zewnątrz. Nie widziałam, jak zachowywał się policjant. Siedziałam w przedsionku na podłodze. Nie widziałam ani nie słyszałam rozmowy Mirosława Rostankowskiego przed mediateką, ani przed komendą. Nie przypominam sobie. Byłam skupiona na tym, co dzieje się w przedsionku. W mojej rozmowie z policjantami. W którymś momencie straciłam przytomność, bo próba wyciągnięcia mnie to spowodowała. Nie chciałam skorzystać z pomocy lekarskiej, nie widziałam karetki. Widziałam, że jeden z ratowników zapytał mnie, czy potrzebuję pomocy. Nie widziałam rozmowy Sebastiana Podsiadły związanego z zarzutem.
Na pytanie obrońcy świadek zeznała. Byłam wynoszona z przedsionka na zewnątrz punktu szczepień. Ciężko mi powiedzieć, ilu funkcjonariuszy mnie wynosiło. Wydaje mi się, że nie zostałam wyniesiona. Straciłam przytomność, a potem wróciłam do przedsionka. Pamiętam twarz mojego męża, jak mnie upuścili. Nie wiem, dlaczego mnie upuścili. Może to jest moment, kiedy straciłam przytomność. Nie przypominam sobie, czy wierzgałam nogami, szarpałam rękami. Raczej stawiałam bierny opór. Pewnie było to nagrywane, bo wszystko zazwyczaj jest nagrywane. W przedsionku byłam ja, aż ktoś jeszcze z kamerą i policjanci, w tym umundurowani, jeden na pewno nie umundurowany. Ja wtedy ważyłam pewnie około 100 kg. Ciężko jest wynieść sztywną, ciężką barę. Nie nieśli mnie jak dziecko. Nie mam pojęcia, jak to wyglądało. Nie szurałam plecami po ziemi. Przedsionek był malutki, było 4 do 6. Raczej nie mieścili się w drzwiach. Nie mam pojęcia, czy osoby przed mediateką zrobiły mi miejsce, żeby mogli wyjść. Na pytanie pana Mirosława Rostankowskiego świadek zeznała. Wiem, że policjanci próbowali mnie wylegitymować w którymś momencie. Zostałam wylegitymowana, ale nie pamiętam, czy ja zostałam puszczona, czy w przedsionku. Na pytanie prokuratora, tu jeszcze świadek zeznała, policjanci próbowali mnie nakłonić do opuszczenia tego miejsca w sposób żenujący, to znaczy nie byli w stanie podać podstawy prawnej, dlaczego mam opuścić to miejsce, i dlaczego miałabym nie wejść, uzyskać ulotki. Próbowali mnie wylegitymować, ale też nie podali żadnej podstawy poza artykułem 15. Następnie się wściekali, jak skończyły się potyczki słowne, próbowali mnie wynieść, ja straciłam przytomność. Policjanci, ciężko powiedzieć, był jeden pan, który utkwił w mojej pamięci, był nieuprzejmy, nie chciał się wylegitymować, był w cywilnym ubraniu i powiedział, że skoro ja chcę wejść po ulotkę, to żebym weszła. Ja weszłam i wzięłam ulotkę. Było strasznie dużo emocji, to były sytuacje, w których nie wszystko się rejestruje. Syreny chyba nie były włączone, ale muzyka leciała. Jeszcze ponownie na pytanie obrońcy świadek zeznała, nie byłam uderzona, kopnął mnie ochroniarz. Czy pani podtrzymuje odczytane zeznania? Tak. Czy pan prokurator ma pytania? Nie, dziękuję. Czy pan pełnomocnik ma pytania? Nie, witam. Pan Mirosław. Tak, mam jedno pytanie. Czy świadek w końcu po tej całej sytuacji uzyskał swój cel wejścia na mediateki i otrzymania tej ulotki? Tak. Dziękuję. Ja w końcu uzyskałam swój cel w postaci wejścia do mediateki i uzyskania ulotki. Dziękuję panu. Pan Krzysztof? Nie mam też pytania. Wszystko jest panu wolno. Dziękuję bardzo. Macieja Wątwił, karta 84 do 85 i karta 143 Macieja Silwerskiego, karta 88 do 89 oraz 129 Pawła Mendy.
Będę grał. Będę grał, czy dwa formacje? Będę grał. Karta 89 do 92, 125 do 126, Jacka Szczęsnego, karta 92 do 93, 122 do 123, Andrzeja Stankiewicza, karta 95 do 96, 139 do 140, Pawła Fajnackiego, 96 do 98, 125 do 136, Andrzeja Kołeckiego, karta 114 do 115, Szymona Szuby, karta 115 do 116, Marty Szuby, 116 do 17, Jakuba Klingofer, 118 do 119, Marii Ciesi, 120, Dariusza Kowalczyka, 120, Adama Koca, 121. Przewodniczący panu informował, że pozostałe dokumenty zalegające do sprawy zostaną załączone do materiału. Państwa Krzysztofa i Mirosława Stankowskich o zasądzenie zadośćuczynienia z tytułu niewątpliwie niesłusznego zatrzymania, jak to wskazano we wniosku. Wysoki Sądzie, biorąc pod uwagę postępowanie przeprowadzone przed tym sądem, wynikające z niego ustalenia, biorąc pod uwagę też okoliczności wynikające z zaliczonych w poczet materiału dochodowego, ujawnionych materiałów z postępowań dotychczasowych prowadzonych w związku z tamtym zdarzeniem, w tym postępowań karnych, również w określonym zakresie odtworzone nagrania z przebiegu tych zdarzeń, ja będę wnioskował o oddalenie wniosków panów wnioskodawców. Wysoki Sądzie, uważam, że zatrzymanie w tej sprawie panów wnioskodawców nie było niewątpliwie niesłuszne, a to jest podstawa do zasądzenia ewentualnie przez sąd zadośćuczynienia. Wysoki Sądzie, przyczynami zatrzymania w stosunku do pana Krzysztofa Rostankowskiego było uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej dwóch funkcjonariuszy policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków czynności służbowych. Natomiast w stosunku do pana wnioskodawcy Mirosława Rostankowskiego przyczyną zatrzymania było uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa kierowania groźb karalnych wobec funkcjonariusza policji. Wysoki Sądzie, zatrzymania panów były dokonane zgodnie z przepisami prawa, z podaniem podstaw faktycznych i prawnych przez funkcjonariuszy, którzy dokonywali tych czynności. Oceny zatrzymań dokonał Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim postanowieniami z dnia 10 marca 2022 roku i z treści tych postanowień wynika, iż zażalenia złożone przez panów wnioskodawców, panów zatrzymanych Krzysztofa Rostankowskiego i odpowiednio Mirosława Rostankowskiego zostały przez Sąd Rejonowy nieuwzględnione, który uznał zatrzymania za zasadne, legalne i prawidłowe. Wysoki Sądzie, przeprowadzone czynności przez funkcjonariuszy policji i prokuraturę w Grodzisku Mazowieckim następnie, dodatkowo nadmieniam, pozwoliły na skierowanie przez prokuratora rejonowego w Grodzisku Mazowieckim aktu oskarżenia przeciwko panom Krzysztofowi Rostankowskiemu i Mirosławowi Rostankowskiemu do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
związku z postawionymi zarzutami popełnienia przestępstw. Wysoki Sądzie, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, to na co wskazałem, czyli postanowienie Sądu Rejonowego w Grodzisku, postanowienia, bo w stosunku do obu panów były wydane odrębne postanowienia, oraz przeprowadzone postępowanie dowodowe przed sądem i ujawnione przez sąd, tak jak na wstępie będę wnioskował o oddalenie wniosków panów z uwagi na to, że ich zatrzymania, które nastąpiły oczywiście, ale nie były niewątpliwie niesłuszne, a to jest sine qua non koniecznym warunkiem do tego, żeby sąd zasądził zadośćuczynienie w takiej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący. Wysoki Sądzie, jako pełnomocnik wnioskodawców wnoszę o zasądzenie tak jak jest złożony wniosku i tak jak został złożony wniosek o zasądzenie odszkodowania za zadośćuczynienia de facto z tytułu oczywiście niesłusznego zatrzymania, jeśli jest tamtym argumentacją, tamtym uzasadnieniem, to pełnomocnik oczywiście podtrzymuje ten wniosek i w świetle przeprowadzonego na wszystkich rozprawach zakończonych w dniu dzisiejszym tych osobowych źródeł dowodowych zwłaszcza nie da wątpliwości, iż nie zostały, tak jak zresztą w tym uzasadnieniu zostało przedstawione, spełnione te wszystkie przesłanki zatrzymania, które mowa w artykule 244 paragraf 1 KPK, a dotyczących w stosunku do zatrzymanych kwestii takiej, że w sposób oczywisty jest wiadomym, że to zostało ustalone w trakcie postępowania, iż obydwaj wnioskodawcy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie istniała ani obawa ucieczki, ani obawa ukrywania się, ani ta, o której było przedstawione pozwolenie Sądu Rejonowego, obawa badactwa, tak, konieczność poszukiwania dowodów, właściwie żadne dowody w tym postępowaniu nie zostały. No, postępowanie nie wymagało zbierania tych dowodów, one nie były zbierane tak generalnie. Można powiedzieć, że biorąc pod uwagę sam brzmienie artykułu 244, gdybyśmy tak literalnie rozumieli ten artykuł 244, to obudzilibyśmy się w takim amerykańskim filmie, w którym każdy szeryf może po prostu kolokwializując zgarnąć każdego obywatela z ulicy i dopiero w tym areszcie przestawia się zarzuty. No niestety, polska procedura karna tak jest sformułowane, tak są ustalone te przepisy, że to zatrzymanie jest jednak, ma charakter wyjątkowy. To zatrzymanie może być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zajdą te konkretnie enumeratywnie wymienione przesłanki w artykule 244 paragraf 1 KPK i do tych jakby przesłanek musi, do spełnienia tych przesłanek musi wątpliwie dojść. Najczęstszym przypadkiem oczywiście jest brak możliwości ustalenia miejsca pobytu. Ale czy dla dobra przyszłego postępowania karnego wobec obywatela, który jest gotów na to legitymowanie się, który zamieszkuje na terytorium Polski, czy faktycznie jest potrzeba, żeby tak jak w takiej sprawie, jak dzisiaj rozpatrywana, istniała konieczność, aby tego obywatela zatrzymywać. W tym kontekście ta partykularna sprawa, ona oczywiście dotyczy interesu osobistego wnioskodawców, wyraźniejszym postępowaniu, ale ma większy charakter społeczny, bo dotyczy również praw i uprawnień wszystkich innych osób zamieszkujących bądź przebywających w chwili obecnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj kłania się oczywiście artykuł 31 ust. 3 Konstytucji, który mówi o tym, że każdy posługuje wolności, każde działanie organu w stosunku do obywatela musi być proporcjonalne. Dlatego pełnomocnik zadaje pytanie Wysokiemu Sądowi, czy w tych akurat konkretnych
to zastosowanie tego przymusu, tego rygoru, tego pozbawienia wolności, czy ono było proporcjonalne z punktu widzenia interesu wymiaru sprawiedliwości. Odpowiedź musi być jedna. Nie było to proporcjonalne z punktu widzenia konstrukcji, działań i zachowania. Skoro było, nie było proporcjonalne, to słowo oczywiście niesłuszne. Ja już nie będę wracał się tutaj w przepis, dlatego że no, wiadomo, że zostało wydane postanowienie Sądu Rejonowego w Królestwie Mazowieckim. Tak, ono jednak nie jest tutaj kolejnym etapem w niniejszej sprawie. To wnioskodawcy zdają sobie z tego sprawę, w związku z tym wynieśli swoje życzenie do sądu, który się teraz w tym momencie proceduje. Odnośnie kwestii tej proporcjonalności w opinii pełnomocnika opinii wnioskodawców jasnym jest, wręcz oczywistym, dlatego tutaj powiem tak, że wystarczyło wylegitymować tych panów, wezwać ich do pewnych dróg wezwań, wezwać ich, tak jak też przeważnie się w większości przypadków taka praktyka jest stosowana, wezwać ich celem złożenia wyjaśnień, przedstawienia do złożenia wyjaśnień ustosunkowania się do sprawy. I gdyby doszło do takiego działania w stanie policji, to oczywistym jest, że dzisiejsze roszczenia, dzisiaj składane roszczenia do Wysokiego Sądu nie byłyby przedstawiane. Jak również wnioskodawcy nie ponieśliby tej krzywdy. Tej krzywdy, którą ponieśli właśnie poprzez to oczywiście niesłuszne zatrzymanie, bo jednak przebywali nawet kilka godzin. Tak, w zamknięciu, tak jak tutaj zeznawali, no, ta krzywda, którą oni ponieśli, ona pozostanie w nich na całe życie, tak? Będą pamiętali o tym, że jednak byli zatrzymani, czują się, czują tą wewnętrzną krzywdę, której opowiadali w mniejszej sprawie, albowiem należy zwrócić uwagę na to, że panowie uczestniczyli już w innych demonstracjach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie miasta stołecznego Warszawy zwłaszcza, i nie dochodziło nigdy do takich działań w sensie policji, które można by nazwać rodzajem takiego jakby prewencyjnego zatrzymania. No właśnie, skupmy się teraz na tym, w jakim celu doszło do tego zatrzymania. W ocenie pomocnika bardzo istotny w dzisiejszej sprawie jest dosyć świeże orzeczenie Sądu Najwyższego. Teraz tutaj. Tak. Sądu Najwyższego numer 3 PZP 6/22. Jest to uchwała Sądu Najwyższego z kwietnia roku 2023. W którym Sąd Najwyższy tej uchwały nadał moc zasady prawnej. Co pisze ten Sąd Najwyższy? W punkcie 26 Sąd Najwyższy stwierdził tak. Sąd Najwyższy zważył przy okazji, że pandemia COVID-19 stała się dla nas na całym świecie prawem do skokowego i drastycznego ograniczenia podstawowych praw i wolności obywatelskich. Wprowadzany chaotycznie, bezmyślnie i często bezprawnie pod pozorem ochrony zdrowia i życia. Władze godziły wolność osobistą obywateli, wolność przemieszczania się, wolność gromadzenia się, wolność wykonywania działalności zawodowej, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do edukacji, prawo do sądu, a także prawo do opieki zdrowotnej. Tylko niektóre z tych ograniczeń udało się przy braku jakiejkolwiek kontroli konstytucyjności prawa sprawowanej przez Sąd Konstytucyjny podważyć w toku postępowań przed sądami karnymi w Polsce. Zobacz wyroki Sądu Najwyższego z 5 maja 2021, 27 maja 2021, 23 września 2021, 7 grudnia 2021, 6 marca 2022, 10 czerwca 2021, wielokrotnie przed sądami administracyjnymi.
zacytowałem tę uchwałę Sądu Najwyższego, który Sąd Najwyższy nadał mocy prawnej, w tym celu, aby zwrócić uwagę na tą sytuację społeczną, polityczną, która miała miejsce w tym roku 21. W tych cytowanych orzeczeniach z roku 21 Sąd Najwyższy stwierdzał na przykład, że wolność zgromadzeń nie została na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej skutecznie zniesiona tylko i wyłącznie rozporządzeniami Rady Ministrów. A żeby wprowadzać tak daleko ograniczenia praw i wolności obywatelskich, należało wprowadzić na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jeden ze stanów nadzwyczajnych, który nie został nigdy wprowadzony. Stąd Wysoki Sądzie w ocenie pomocnika wnioskodawcy uczestniczyli zgodnie z prawem zgromadzenia publicznym. Ono nie było zgłoszone, nie było rejestrowane, ale nie mieli do obowiązku, aby zgromadzenia na terytorium Rzeczpospolitej mogą również odbywać się spontanicznie. Tylko i wyłącznie z punktu widzenia wnioskodawców, to wnioskodawcy powinni zostać w taki sposób, jako członkowie legalnego protestu, w taki sposób zabezpieczeni, aby do eskalacji nie doszło. I Wysoki Sądzie, biorąc pod uwagę te kwestie, te przepisy, te rozważania konstytucyjno-prawne odnoszące się właściwie, czego nie powinniśmy robić, to znaczy w tym sensie, że odwołać się do Konwencji Praw Człowieka, demokratycznym państwem prawa, nie ma takiej konieczności, aby nasze wewnętrzne przepisy są odpowiednio wystarczające. Wysoki Sądzie, wydaje się, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, tak, treść artykułu 44, paragraf 1, brak przesłanek w stosunku do obywateli wyrażających swoje poglądy polityczne, wnoszą jego wniosku. Dziękuję. Pan Mirosław Kostankowski, chcę powiedzieć w ostatnim słowie, co to będzie. Wysoki Sądzie, jak obserwowaliśmy wszelki wobec od czasu rozpoczęcia rzekomej pandemii, prawa człowieka, prawa konstytucyjne zostały gwałcone przez wszystkie organa władzy państwowej, poczynając od władzy ustawodawczej, czyli Sejmu, i kończąc na władzy wykonawczej do najniższego szczebla, czyli policji. Policji zaczęło wydawać się, że mają jako organizacja niebywałe prawa nadane z mocy tego, co faktycznie nie miało podstawy prawnej. Czyli rozporządzeniami została ograniczana wolność konstytucyjna człowieka. Na tej zasadzie również były różnego typu, były podejmowane różnego typu działania wobec protestujących w tym czasie, zupełnie niezgodne z prawem, jeżeli chodzi o policję. Na co w dniu dzisiejszym mamy ogrom wyroków, które pokazują, że policja nadużyła swoich jakichkolwiek praw. W tej sytuacji, z tego co pamiętam, chciał się przeciwstawić nawet prokurator generalny, który wskazywał to. Został niestety w jakimś tam stopniu uciszany groźbami usunięcia z partii i tak dalej, i tak dalej. W moim mniemaniu był to człowiek, który chciał pokazać tym, którzy podejmują decyzje na etapie władzy ustawodawczej, czyli Sejmu i Senatu, że są w błędzie, że powinny zostać wprowadzone ustawy, że powinny wprowadzone zostać stany nadzwyczajne. Jednak nikt go nie słuchał. To był jedyny człowiek, który w tamtym czasie w parlamencie opiniował to właśnie w ten sposób. Nie miał żadnego pogłosu tam. Wszystko zostało zrobione tak, jak chciała to partia rządząca. Dlatego pewnie też dzisiejszy rozłam pomiędzy
ministrem sprawiedliwości, a całą resztą tej struktury pisowskiej. Cóż w tej sytuacji można było zrobić? Policja na samym początku mogła przede wszystkim obrać stanowisko proludziom. Nie, jednak policja tego nie zrobiła. Policja weszła w tłum, jakby wszelkiego typu prawa zostały im nadane i oni nie mieli możliwości łamania tego prawa. Wszystko, co robili, było zgodne tak jakby z prawem. Nawet jeżeli były to bezprawne działania, które podejmowali. To jest tematem właśnie tego procesu. Pan prokurator wspomniał o orzeczeniu z Grodziska Mazowieckiego, ale właśnie ta sprawa jest pokłosiem nieprawidłowo wydanego wyroku w Grodzisku Mazowieckim. Ponieważ były tam argumenty, z których nawet jeden sędzia tamtego sądu wziąłby pod uwagę, wyrok musiałby być zupełnie inny. Poza tym zdziwiło mnie, gdy ogłoszenie wyroku zostało czterokrotnie przekładane. W moim mniemaniu tego typu procedura i wydanie niezgodnego z prawdą i prawem wyroku jest formą nacisków, które otrzymywał z góry. Musimy w tym momencie jako społeczeństwo wrócić do litery prawa. Nie może być tak, że władza, która jest osobną, odrębną władzą, będzie upolityczniona i zależna od decyzji jakiejkolwiek partii w tym kraju. Tak to wygląda na tą chwilę, że jest zupełnie odwrotnie. Ponieważ wyroki wydawane przez sądy zupełnie nie mają pokrycia w porządku prawnym w państwie polskim. I jest multum takich wyroków, które właśnie w ten sposób są oceniane przez całe społeczeństwo, ale również przez prawników, którzy później komentują te wyroki. Uważam, że osobna władza, niezależna od nikogo, od żadnej struktury politycznej w tym kraju, powinna jak najbardziej być przywrócona w sądzie polskim, a litera prawa powinna być stosowana wobec każdego obywatela tego kraju. Dlatego wnoszę tak jak we wniosku. Dziękuję. Pan Krzysztof Sąkowski. Wysoki Sądzie, ja wnoszę takie pytanie. Ja wnoszę o to, co mój pełnomocnik. O pełnomocnik. Ogłoszenie wyroku będzie za około 15 minut. Wysoki Sądzie, ja tu dam się do swoich pokoi na 15 minut, to zdążę. No. Czekamy 15 minut. Tutaj mamy 39 minut nagrania. I zapytamy tutaj. Czekamy na ogłoszenie wyroku. Czekamy na ogłoszenie wyroku, ale jakie twoje wrażenie z podejścia? Moje wrażenie? Zobaczymy. Prokuratora. Jeżeli sędzia będzie działał zgodnie z literą prawa, nie będzie przez nikogo w żaden sposób z góry naciskany, to wyda jeden tylko wyrok. Jeden prawidłowy wyrok. Wiadomo jaki. My wiemy jaki. Oczywiście. Natomiast jeżeli wyrok będzie inny, no to wiemy, z czym będziemy mieli do czynienia, prawda? No to.
Znaczy, z czym mam jest na co dzień do czynienia, dlatego a mam też, nadzieję, że to się... podniosłem to w umowie końcowej. W końcu ten, no to było w końcu niech się ludzie obudzą i zaczną działać według prawa faktycznie. I tak samo sądy, jak i policja. Bo policja nie jest nie wiadomo jakim wszechmogącym stworem w Polsce, tylko działa w granicach prawa. Powinna działać prawa. Tak. A jak ostatnio widujemy, przez ostatnie 3 lata, to ta policja się w ogóle prawem, a już w ogóle konstytucją nie przejmuje. Gdzie też uczyliśmy tych policjantów, jaka jest gradacja prawa w Polsce, to oni stwierdzili, a każdy się na tą konstytucję powołuje, a ona nic nieważna jest. W ten sposób takie odpowiedzi dostawaliśmy od policjantów. No tak, ona wykonuje rozporządzenia, to... które są wydane niezgodnie z konstytucją właściwie. I to, co podnosiłeś na sprawie, to właśnie to jest to, że wszystko to jest to, co Sejm w tej chwili w formie rozporządzeń jest nielegalne i a w dalszym ciągu najgorzej, że w dalszym ciągu ten Sejm właściwie wykonuje no, jakąś tam zleconą chyba robotę. Zleconą, ale nakazuje innym władzom, które są niezależnymi władzami, tak jak sądy, nakazuje im, jakie wyroki mają w naszych sprawach wydawać. Nabilu, przepraszam cię, ale idę sobie na papierosa, póki jest ta przerwa. No dobrze. Dziękuję bardzo. Ale nie szkodzi, ale ten. Uroku, ale no niestety czasami nie ma tak, że da się rzucić coś, jeżeli tyle nerwów dookoła. No zrobimy chyba przerwę na razie. No. Nie, dobrze. Może nie zapytam je pana mecenasa, jakie wrażenie, takie mniej więcej podyktowanie od serca oczekiwania, powiedzmy, w końcu. No nasze oczekiwania coś takie do... jak wniosku, tak? Żeby tak. Sąd przyznał rację wnioskodawcy i stwierdził, że do tego zatrzymania, do którego doszło, że zatrzymanie miało charakter oczywiście niesłuszny, tak? No tak, biorąc pod uwagę teorię prawa, przesłanki zatrzymania są określone w tym artykule 244 Kodeksu Postępowania Karnego i tam w nich wyraźnie czytamy, że jeżeli obywatel jest gotowy do tego, żeby się, zwłaszcza w sprawach dotyczących protestów społecznych, tam demonstracji, bo to ma bardzo duży, istotny aspekt. My tutaj nie rozmawiamy o jakichś przestępstwach kryminalnych, wtedy kiedy trzeba faktycznie gonić, łapać tego uciekającego z bronią, często przestępcę, tak, czy działać w interesie takim ogólnym, no to mamy do czynienia jednak z problematyką dotyczącą zatrzymań protestujących w trakcie odbywania demonstracji. Na terytorium Rzeszowa. Mówimy o legalnej demonstracji zgłoszonej i... Tak, oczywiście. W takiej hipotetycznej sytuacji dotyczącej legalnej demonstracji, tak. Jednak do tych zatrzymań w ocenie oczywiście no, mnie jako obrońcy powinno chodzić bardzo ostrożniej w wyjątkowych przypadkach. A konkretnie w takich, które są określone w przepisach prawa, czyli tutaj brak na przykład możliwości identyfikacji i wylegitymowania się tego zatrzymowanego obywatela, który został, co do którego podejrzewa się, iż naruszył jakieś przepisy porządkowe dotyczące pouczenia tego obywatela. Tak, czyli brak możliwości identyfikacji, nie wiemy kto to jest. Może podstawa, to znaczy, no, nie wiem czy była podstawa do wylegitymowania, bo działanie były zgodnie, spokojne i zgodnie z prawem, tak jak się nawet pani, to znaczy no, świadkowie mówią, że no, Krzysio stał normalnie, tylko... Nie, tej konkretnej sprawy nie będę komentował tutaj, tak, bo to wynika jakby też z wykonywania zawodu. Natomiast tak ogólnie dlatego rozmawiamy na temat możliwości zatrzymywania demonstrantów w czasie legalnych demonstracji. No one są ograniczone tylko do takiego wypadku, kiedy osoby zabezpieczające tę demonstrację dojdą do uzasadnionego przekonania, że jakieś przestępstwo zostało popełnione. Tak. No ktoś rzucił kamieniem na przykład, czy tam zaczął obrażać, znieważać jakieś osoby, no wtedy, nawet wtedy właśnie, jeżeli jest to uzasadnione podejrzenie
w mojej ocenie wystarczy tylko i wyłącznie wylegitymowanie i ewentualnie zaproszenie na czynności. Tak. Trzeba i podać po prostu podstawę. Zawsze policja mówi, że artykuł 15 ustawy o policji, taki i taki, ale przed artykułem 15 jest artykuł 14, który mówi o podstawie faktycznej. O podstawie faktycznej, czyli jeżeli ten funkcjonariusz policji jakby chce wylegitymować, to musi powiedzieć dlaczego. Tak? Tak. Na przykład rzucał pan kamieniami, tak? Mhm. No i skoro... Ja to widziałem. Tak, rzucał pan kamieniami i proszę się ulegitymować. I w tym momencie po to jest to legitymowanie, żeby ustalić, że to jest ten konkretny obywatel, on się tak i tak nazywa, tutaj i tutaj mieszka, żeby go właśnie nie wciągać do tego radiowozu i wodzić, gdzieś tam wywodzić, wywodzić. Tylko procedura jest taka, że w takiej sytuacji po prostu... Zarejestrować, mają ewidencję wszystko. Zarejestrować, tak. Tak. Wezwać tego obywatela na spokojnie, już na komisariat, czy to w jego miejscu zamieszkania, czy w miejscu, zależy kto to będzie tą sprawę prowadził, tak, czy będzie prowadził, czy te dowody się uda zebrać i wtedy przedstawiać te zarzuty. A samo zatrzymanie w takiej sytuacji, jeżeli jest stosowane, no może mieć tylko charakter represyjny. Tak. Wiadomo, że ono może tak już, ono może bardzo często prowadzić do właśnie eskalacji tych zachowań, zachowań nieodpowiednich prawnie, tak, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której funkcjonariusz jest sam, jest pilnować przestrzegania porządku przez obywateli, rozpoczynają te zatrzymania. Co robi wtedy tłum? Ten tłum wpada w panikę, tak? Kolejne osoby mogą zacząć popełniać jakieś wykroczenia, jakieś przestępstwa. Dopiero. Tak. To z punktu widzenia właśnie interesu publicznego, społecznego nie jest do końca, wydaje się, odpowiednie. Dlatego właśnie ustawodawca jednak zdecydował się, żeby poprzestać na tym legitymowaniu i jakby wzywać dopiero tych podejrzanych. Tak, podać dopiero... podstawy prawnej przede wszystkim. No oczywiście, tak. Podstawa prawna jest konieczna, podstawa faktyczna, tak? Czyli jeżeli jest nam podstawa faktyczna prawna przedstawiana, tak? W jakim celu to legitymowanie ma nastąpić? No to wtedy wiadomo, trzeba się wylegitymować, bo inaczej, jak się człowiek nie wylegitymuje, nie wiadomo kto to jest, to można go zatrzymać w tym celu, żeby stwierdzić jego tożsamość, tak? Tak, a jeżeli no, normalnie legitymuje się i ten oczywiście przy wylegitymowaniu go, to trzeba podać podstawę prawną z artykułu 14 policji, na że przykład, jest podejrzany, że tam gdzieś może poszukiwani może, czy tam gdzieś podejrzenie. No, różne te podstawy, różne są. Jak mówimy o takich przyczynach zatrzymania, to generalnie mówimy o zatrzymaniu takim pierwszym. Nie mówimy o poszukiwaniu osób ukrywających się, listem gończym na przykład, no to zawsze się może zdarzyć. W czasie nawet rutynowych kontroli czy przeprowadzeniu pojazdu na przykład, tak, może dojść do takiego akurat wyjścia na jaw, że ktoś jest poszukiwany listem gończym. A to jest zupełnie inna sprawa. Ktoś jest poszukiwany dlatego, że jest przestępcą, jest tym kryminalistą, ma pójść do tego więzienia, a nie chce, by się ukrywał, ucieka. No to jeżeli na taką osobę się ktoś natknie, nawet każdy obywatel to powinien powiadomić o tym, że ma do czynienia z kimś takim, tak? Bo ta osoba jednak powinna, nie powinna przebywać na wolności, tylko stosowane środki powinny być izolacyjne. No i tutaj, a tu mówimy o kwestiach takiej problematyki dotyczących zatrzymywania osób, którym się chce przedstawić jakieś zarzuty, tak? Który się podejrzewa, że jakieś popełnili czyny niezgodne z kodeksem karnym w tym wypadku, no to zatrzymanie jest, ma charakter wyjątkowy i ono może się odbyć tylko w jednym z tych trzech konkretnie określonych przypadków, w tym artykule 244, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego i tutaj mówimy właśnie albo o tym, że nie można, nie wiemy kto to jest, bo on się nie chce wylegitymować, albo druga sytuacja, on nigdzie nie mieszka. Nie mówi nam, gdzie mieszka, tak? To my nie wiemy, gdzie go znaleźć. No to wtedy po to się go zatrzymuje, żeby ustalić, jak się nazywa, gdzie mieszka. No są jeszcze takie wyjątkowe kwestie dotyczące tak zwanych postępowań przyspieszonych, ale to muszą być spełnione warunki, tak? To są najczęściej rubryki chuligańskie, które pozwalają na postępowanie przyspieszone po to, żeby już następnego dnia można było tego delikwenta do sądu zaprowadzić. No i kwestie dotyczące też obawy matactwa, tak, która też musi być uzasadniona.
czyli że będzie się na przykład kontaktował z jakimiś innymi osobami, próbował ustalić jakąś linię, tak, obronę czy inne kwestie, czyli przeciwdziałać występowaniu. No, w dzisiejszej sprawie kwestia jest też o tyle istotna, że dotyczy okresu z roku 21, w którym nie było jakby, nie było też do końca jasne, w jaki sposób należy rozumieć te ograniczenia, które zostały nałożone na obywateli w czasie obowiązywania tych restrykcji covidowych, jakie mają charakter prawny. No teraz już wiemy po tych ostatnich orzeczeniach, czy to Sądu Najwyższego, czy Sądów Administracyjnych, że te ograniczenia, no powiedzmy sobie to wprost, nie były zgodne ze standardami konstytucyjnymi. Tak? W większości przypadków, czy to właśnie zakaz zgromadzeń chociażby, tak? No żeby zakazać skutecznie zgromadzeń, jeden z podstawowych praw wynikających z Konwencji Praw Człowieka Obywatela i z polskiej konstytucji w demokratycznym państwie prawa, żeby zakazać skutecznie zgromadzenia się albo przemieszczania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przemieszczania się, to trzeba spełnić standardy konstytucyjne, tak? Nie można tego robić na podstawie zarządzenia władzy wykonawczej. Rozporządzenia. No, tu mówimy o złamaniu przepisów w ogóle konstytucyjnych, o złamaniu przywilejów konstytucyjnych w formie tam zakazu zgromadzeń i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, tak. to było tak czy inaczej, to było zgromadzenie legalne, zgłoszone i ojciec ujął się za synem, który został powiedzmy w jakiś sposób przeciśnięty, tak jak świadek powiedział. Tutaj poprawnie to było to spotkanie spontaniczne. Ale zgłoszone. Ale również mamy prawo. Ale zgłoszone. Nie, gdyby którykolwiek z policjantów podszedł do kogokolwiek, zapytał w jakim to celu, no to w tym momencie byłoby zgłoszenie tego spontanicznego zgromadzenia. Natomiast nie było takiej sytuacji, tylko policjanci od razu weszli z niesamowitą agresją w naszą stronę. Dlatego cała sprawa w tym momencie znalazła swój winę w sądzie. I mam nadzieję, że wyroki w tej sprawie będą pozytywne dla nas, ponieważ preparowanie zarzutów, które w ogóle nie są w naszym mniemaniu, tak, bo w ocenie sądu może być to inaczej też ujęte, ale w naszym mniemaniu preparowanie zarzutów i wiadomo, jak to było w przypadku zeznań jednego ze świadków, że upatrzyli sobie tego najmniejszego, najmłodszego Krzysztofa, który stał z ulotkami, wiedzieli, że ja jako ojciec zareaguję na bezprawne duszenie go wręcz. Musimy pamiętać o tym, że tydzień później osoba, która była też w interwencji policyjnej uczestniczyła w Lubinie, została zabita przez policjantów. Tak. Więc nie chciałem dopuścić do tego, żeby ktoś, nazywając się policjantem, stał się znowu bandytą w polskim mundurze, tak? Tak. No tak. No, jeśli bym odnosił tak szczegółowo do tego prowadzonego postępowania, dlatego prawnika ze standardów dotyczących tajemnicy zawodowej, tak? I też nie publikowania, nie komentowania poszczególnych spraw w mediach publicznych, dlatego wypowiedziałem się tylko na temat tych ogólnych zasad prawnych dotyczących właśnie wolności zgromadzeń, demonstracji. Co do wolności zgromadzeń, pamiętajmy o tym, nawet w polskiej konstytucji, tak? Ograniczenia wolności zgromadzeń może tylko i wyłącznie dopuszczać ustawa, tak? Na terytorium Polski. Ustawa. No, ustawa to jest, wiadomo, akt rangi wyższej niż te przepisy, które wprowadzały te zakazy. No, prosty wynik logicznego rozumowania, właściwie dla większości świadomych obywateli, że te przepisy w tym zakresie powinny być inaczej stosowane niż były stosowane. Ja nie odnoszę się też do deontologii, tak, tego, czy należało te zakazy wprowadzić, czy nie należało tych zakazów wprowadzić. Na ten temat wyrażał się Sąd Najwyższy, tak? Jeżeli już chcemy ograniczać prawa człowieka, to musimy prawa człowieka, no chociaż prawo do przemieszczania się, tak? Prawo do spacerowania, do wychodzenia, no to zróbmy to zgodnie. Prawo do wyrażenia swojej opinii, swoich poglądów bez żadnych restrykcji. No, o tym nie mówimy, bo ta sprawa nie dotyczy tego. Natomiast no, generalnie jest nam wprowadzany cały czas zamordyzm od początku tej rzekomej pandemii. I każdy może mieć na jej temat własne zdanie. Tak samo jak
staraliśmy się obudzić ludzi, uświadomić ich, że są jakoby potencjalnym królikiem doświadczalnym w doświadczeniu z przyjmowaniem preparatu nigdzie nie sprawdzonego, jakoś warunkowo dziwnie dopuszczonego, to nikt z nas nie przeszkadzał, nie zabierał tej strzykawki, jeżeli ta osoba poczuła taką potrzebę, to jak najbardziej. Tylko że konsekwencje w tym momencie, które widzimy na dzień dzisiejszy, no są jakie są. Umieralność w naszym społeczeństwie jest najwyższa od czasów II wojny światowej. I tak to niestety wygląda. Niektórzy ludzie nie wiążą tych preparatów, bo mówią, a dostałem teraz zawał, bo mam ostatnio, rozmawiałem właśnie z jednym z kolegów. I mówi, że dostałem zawału, ale to na pewno przez pracę, którą wykonuję. I tak dalej, przez stres, przez nerwy. Nie wiąże tego z tym, że 2 lata temu przyjął jakiś preparat, którego no niestety, no autorytety medyczne i to faktyczne autorytety medyczne w postaci na przykład doktora Hałata, Montagnier wskazywały na to, że jest to zagrożenie dla życia ludzkiego. Mhm. To wymyślono kilka autorytetów, niby autorytetów przedstawionych przez media głównego ścieku i niestety te autorytety zdobyły zaufanie ludzi. A no, zero samodzielnego myślenia. Tak jak pani świadek powiedziała, ona przyszła po prostu po ulotkę na temat tych szczepień. Pytał sędzia, czy ona chciała się szczepić. No, nie wiem, no ja przyszłam po ulotkę, bo chciałam zobaczyć, co to za szczepienia. Po prostu i tak została. Niektórzy rozsądni ludzie przychodzili po ulotkę, po informacje, chcieli się dowiedzieć, co to jest, zasięgali informacji w internecie, jakie mogą być powikłania, kto za to bierze odpowiedzialność, no nikt za to nie brał. Okazało się, że nie, tak. A niektórzy przychodzili tylko po talon na hulajnogę. No tak. No, no, no nie wiem. To jest kwestia wyboru, tak. Tak. Kwestia wyboru. Jakie dokonują konkretnie obywatele, no ja odnoszę się do tej konstytucji, tak, do tych praw człowieka. No to jest kwestia takiej umowy społecznej. Umówiliśmy się, że nikt nam nie może zakazać wychodzenia z domu, chyba że zostaną spełnione warunki, które są określone w konstytucji. Czy zostanie wprowadzony stan wyjątkowy, powiedzą nam wyraźnie, dlaczego ten stan będzie przedłużany co najmniej 3 miesiące, tak jak jest napisane w konstytucji. Jeżeli te przepisy nie są stosowane, nie są wykonywane, no to mamy do czynienia z dowolnością władzy, tak? Z bezprawiem. Tak, bezprawiem. Ja nie mówię o tym, że nie możemy zmienić konstytucji. Oczywiście, jako obywatelów może się zdarzyć. Czekają nas w przyszłości prawdopodobnie kolejne tego rodzaju kryzysy, tak, społeczno-gospodarcze. Może tak być. No ale co do tej przyszłości, pamiętajmy o tym, żeby jeżeli zdecydujemy się na tak daleko idące ograniczenia wolności obywateli, żeby robić to zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującym prawem, tak, aby szanować prawa wszystkich obywateli. Wiadomo, że nie wszyscy obywateli muszą myśleć dokładnie tak samo, jak inni. Ale wszyscy są równi. Wszyscy są równi, mogą mieć różne poglądy, tak. Jest, mamy zakaz dyskryminacji w naszym prawie. No i to są te podstawowe, to są te prawa człowieka, które one tkwią w nas wszystkich, tkwią od urodzenia, zwłaszcza w naszych przodkach też, w nas samych i w naszych dzieciach. I każde, pamiętajmy o tym, że każde naruszenie wolności, tak, zgadzając się na jakiekolwiek ograniczenie wolności czy przysługujących praw konstytucyjnych, tak, zgadzamy sobie na odbieranie tych podstawowych praw, które nam przychodzą. To jest najgorsze. I konsekwencje znamy z nauki lekcji historii. Co może być konsekwencją przyzwolenia na bezprawne, nielegalne działania władzy? To znaczy, my pozwalamy na to i to jest właśnie, tam oni brną w tym po prostu. Ja mam nadzieję, że jeżeli dojdzie do wyborów teraz, to na pewno jest większa świadomość ludzi w tej chwili i mam nadzieję, że powiedzmy coś tam drgnie, coś się zmieni. Natomiast władza, widzę, że ona w dalszym ciągu
nie rozumie, że robię źle, albo no, brnie dlatego, że on wykonuje jakieś tam zlecenia międzynarodowych tych korporacji, które, no to było widoczne, jak tam sprowadzili te szczepionki w jakichś tam milionach sztuk, a potem nie wiedzieli, co z tym zrobić, a wiadomo, że szczepionki żadna firma, która produkowała te szczepionki, nie brała odpowiedzialności za te szczepionki. Także te szczepionki nie były nawet, powiedzmy, badane. Natomiast ludzie są otumanieni po prostu. Tak jak z noszenia masek. Maski tam każdy, tam gdzieś co drugi, co trzeci, to znaczy, no nie co trzeci, tam 9 z 10 obywateli nosiło maski, wiedząc, że powiedzmy nawet przepisy mówią o to, żeby zachować odległość, powiedzmy, od drugiej osoby. A poza tym noszenie maski spowodowało zatrzymanie, jeżeli ta osoba, która nosi maskę, chora jest, no to ona jeszcze bardziej była, tak, poddusiła się. Także to jest, powiedzmy, ta propaganda systemu. Ale też na początku były jakieś tam próby wyłudzenia od społeczeństwa polskiego w postaci mandatów z artykułu 54. Później wprowadzili jakiś dziwny artykuł, znaczy artykuł, tak to mówię, artykuł 116.1a, tak jak to oni określali, który był totalnie blankietowym artykułem, wszelkiego typu sprawy odnośnie zakładania czegokolwiek na twarz, no oczywiście z powołaniem się na rozporządzenie tylko, czyli tej najniższej rangi dokumentem. Przez wszystkie sądy zostało to inaczej. Przez większość sądów, bo znaleźli też się też sędziowie, którzy orzekali w sposób niezgodny z prawem. Natomiast przez większość sądów zostały te sprawy umarzane. Natomiast policjanci pod tym kątem no, próbowali w każdym stopniu wyłudzać dane osobowe, próbowali legitymować bez konkretnego powodu, tak jak to miało miejsce, gdzie mam orzeczenie sądu, że nie mają takiego prawa, by bez podania prawnej, no to podstawy wiadomo, że prawną, podstawę prawną mają, tak, ten artykuł 15, natomiast bez faktycznego podania przyczyny legitymowania nie mają takiego artykuł prawa, 14, nie ma takiej możliwości. Oni muszą wskazać konkretnie, w związku z czym legitymują. Tak, no, tak jak na nagraniu mamy pana policjanta, który mnie zatrzymuje później. Mamy jego opinię, że on już tak naprawdę nie ma podstaw do tego, żeby mnie legitymować, ale przełożony mu kazał. No tak, tak było. No, trafionym dowodem w sądzie jak najbardziej, także. Ale no niestety, no ci policjanci, którzy łamali prawo przez ten okres 2 lat i dalej, niestety no im się wydaje, że mogą to robić, no nie zostali w żaden sposób pociągnięci do odpowiedzialności. Więc po to tutaj jesteśmy, żeby pozywać tych policjantów i żeby ich bezkarność została w końcu, że tak brzydko powiem, wywleczona na światło dzienne, żeby społeczeństwo widziało, jak w jakim reżimowym państwie żyjemy. Ale policjanci też powinni wiedzieć, że oni są tylko i wyłącznie narzędziem wykonawcami władzy, tak? Aczkolwiek myślę, że ta władza to sięga dużo, dużo wyżej niż ulica wiejska. Dużo dalej, dużo dalej. Wykonawcy. Tak. Tam są też wykonawcy konkretnych rzeczy, no wiadomo, że jeżeli przychodzi ustawa, która ma 700 stron i różne kruczki prawne. No w ciągu kilku godzin trzeba ją przegłosować i tak dalej, a już tam ludzie są. Nie są w stanie tego przeczytać, a oni od prezesa dostają informację, który przycisk mają nacisnąć. Tak, i im bardziej jest taki poseł ułożony, tym jest później, no wiadomo, bardziej lansowany. No mamy tutaj przykład nawet nie posła, tylko ministra, który został odwołany wczoraj. Rezygnacji. To twój przyjaciel podobno, tak? Nie skomentuję tego, ponieważ no, mogę się tu... Nie, odsyłam do sprawy, na której się nie zjawił, tak, oczywiście, dokładnie. I ten natomiast, w sądzie. No mam swoje obiektywne zdanie, swoje inaczej, subiektywne zdanie na temat tego osobnika. To, co mogę powiedzieć, to zauważcie jedną rzecz,
że ten człowiek od samego początku do samego końca mówił jednym tonem. Jest to osobnik całkowicie wyzuty z jakichkolwiek uczuć, jakiejkolwiek empatii wobec ludzi. Myślę, i tak jak mówię, że to jest to moje subiektywne zdanie, że liczy się tam tylko kasa od korporacji i nic więcej. No tak, ja przypominam, że wszystkie prawie protesty pod Ministerstwem Zdrowia odbywały się prawie wszystkie w niedzielę, dlatego że tylko w niedzielę pan minister się był obecny tam w ministerstwie. No, mam informację od pracowników, że jest najbardziej znienawidzonym ministrem, jaki był, także od pracowników Ministerstwa Zdrowia. Nawet przez swoich pracowników. Też, no, generalnie w tej czasie covidiozy oni zaufali tym mediom, ale sam stosunek do swojego przełożonego przez wszystkich pracowników nie jest tutaj jakimś tam pozytywnym odczuciem. No co można by spodziewać się od magistra, który nie jest lekarzem i który jest ministrem zdrowia? Znaczy przede wszystkim nie zdrowia, doktorem ekonomii, więc cyferki mu się na pewno bardzo dobrze poskadzały. Doktorem ekonomii, tak. Na pewno tak, na pewno powiedzmy kalkulacje mu się zgodziły. Dobrze i dla niego i dla swojej partii, powiedzmy, czy tam swoich pracodawców czy mocodawców. No to wiadomo, jaka tam była sytuacja, tak jak mówię, z tymi szczepionkami i z tymi maskami nawet. Ja pamiętam, że jedna maska kosztowała chyba 7 zł czy 8 zł. 10 zł, tak. Jedna maska. A potem pod koniec to całe pudełko 100 masek kosztowało 3 zł chyba. To jakie awantury straszne były, tak. Szczególnie na SOR-ach gdzieś czy gdzieś. Jeżeli się weszło i tej maski nie założyło. Ja miałem takiego, zresztą na live gdzieś u mnie to jest, pani przyszła, no będzie robić już, gdzie pani jakaś salowa przyszła i powiedziała, że mi za chwilę ustawę przyniesie na to, że mam maskę zakładać i że u nich nie obowiązuje żadne zaświadczenia, które zresztą de facto też posiadaliśmy, bo musieliśmy się w jakikolwiek sposób zabezpieczyć. No wiadomo, jeżeli bomby na głowę lecą, to się hełm zakłada, tak? No tak. Nikt tutaj nie idzie z widłami na armatę. Nie wiadomo, czy to coś da, ale no, bynajmniej... Ale zawsze warto się w jakikolwiek tam sposób zabezpieczyć. No, każdy może odłam. Mieć jakieś schorzenia oddechowe, prawda? Tak. No. Na pewno będzie miał po tym, jak nosił maskę, bo to jest też inna rzecz. No tak. Natomiast ta pani przyniosła mi po 15 minutach rozporządzenie, przyszła razem z ówczesną policją. Słuchajcie, policjanci otrzymali zaświadczenie. Zapytałem ich, dlaczego to jest rozporządzenie, a nie ustawa. Oni byli świadomi. I naprawdę kupę świadomych policjantów było w tamtym czasie. Mam kilku znajomych policjantów, którzy powiedzieli mi, że w życiu mandatu za maski nie wystawili. I faktycznie nie wystawili. Tylko że represje stosowane wobec nich na najniższej tej pensji, którą mogli mieć, żadnej premii przez okres 2 lat, no niestety poskutkowały tym, że oni są w tym momencie no, w jakiś tam sposób zbiednieli, tak? Wykonawcami. Zubożeli w społeczeństwie. No i czekają tylko i wyłącznie tutaj emerytury i nie jeden z policjantów niestety rzucił. Jak to oni mówią, rzuciłem blachą, tak? Czyli zrezygnowałem. Policjantka też tam ze służby. Mamy przykład jednej policjantki, którą tak dokładnie na tym marszu 10 kwietnia to było, bo to były obchody. Tak, to pamiętam. Później na tej Zakroczymskiej, jak wyprowadzał mnie jeden z policjantów do WC, skutego w kajdankach, gdzie też nie było podstawy do jakiegoś... Ale pomógł ci tamtego, ci rozkuł cię? Rozkuł mnie. Myślałem, że ci pomógł tak, tam... Nie. Ale on powiedział, że ma dosyć tego bezprawia, które się dzieje w tej firmie i on po prostu idzie złożyć wypowiedzenie, jak tylko szef rano przyjedzie i faktycznie to zrobi. Tylko, że takich ludzi my potrzebujemy na policjantów. Tak. Takich, którzy jak widzą, że jest bezprawie, no wiadomo, nie mógł złożyć żadnego doniesienia, bo to i tak by zostało wyrzucone do kosza, tak? Tak się tam w środku dzieje, gdzie mamy na stanowisku głównego szefa policji
To ten sam, co się wysadził? To ten sam, co się wysadził, tak? To znaczy przyjaciele go wysadzili, tak? Tylko, że jego szefa, ministra służby wewnętrznych, tak dobrze mówi o Kamińskim, który jeszcze przed wydaniem wyroku zostaje ułaskawiony przez prezydenta, o którym ostatnio, znaczy przez nielegalnie wybranego prezydenta, to jest też inna rzecz, ponieważ sam jak to określał, od 5 do 23 musiały się odbyć wybory, 28 maja, 28 czerwca odbyły się wybory, na których Andrzej Duda objął nielegalnie fotel prezydenta po raz drugi. On nie jest legalnym prezydentem, on nie jest po prostu prezydentem, ponieważ nie zostały zachowane konstytucyjne procedury tego wyboru. Ale też o konstytucji tak naprawdę, też można dużo mówić, bo ona jest też nielegalna, bo teraz 34 jest tam. Powiedzmy, że obowiązuje na tą chwilę, tak? Więc musimy korzystać z praw, które w niej są. Ale konstytucja jakoby jest najwyższym aktem prawnym w naszym państwie. Jeżeli jakikolwiek inny akt prawny nie odnosi się do konstytucji, czy jest sprzeczny z konstytucją, tak naprawdę nie ma racji bytu. I mamy bardzo dużo takich ustaw, mamy bardzo dużo takich rozporządzeń, aczkolwiek ja cały czas wychodzę z założenia, że prawo powinno być napisane w taki sposób i przede wszystkim powinno być zgodne z prawem naturalnym, bardzo zbliżone na zasadach prawa naturalnego, ale powinno być w taki sposób napisane, że w tych kilkunastu punktach ten zwykły Kowalski będzie w stanie zrozumieć, o co w tym prawie chodzi. A w tym momencie mamy prawo tak zawiłe, no ale to generalnie po to, żeby oni sobie sami furtki zostawiali tam, tak? No tak. I najgorzej, że oni jeszcze, tak jak mówię, brną w tym dalszym ciągu po prostu i zobaczymy. To najbliższe miesiące powinni w jakiś tam sposób, nie powiem, że decydować, ale to nasza świadomość powinna po prostu być górą. Znaczy przede wszystkim, bo miałem to dzisiaj na live powiedzieć późniejszym troszeczkę, bo się umówiłem na coś takiego. Natomiast w tym momencie po wczorajszej dymisji Adama Niedzielskiego stał się zwykłym obywatelem bez immunitetu. Tak. I w tym momencie każdy polski obywatel jest zobowiązany, jak go zobaczy, do obywatelskiego zatrzymania pod zarzutem ludobójstwa dokonanego na narodzie polskim. Tak jest. Nie zapominamy o tych ponad 200 tysięcy ludzi, którzy zginęli. Ale nie tylko przez niego. Pamiętajmy też o wcześniejszym jego poprzedniku, który to wszystko Szumowski prowadził, bo on tylko kontynuował to. O Szumowskim również. Tak, to sama Szumowina jest tam. I powinny być te zatrzymania obecnie dokonane tych dwóch osobników, których ciężko nazwać jeszcze przestępcami, bo żaden sąd im jeszcze tej sprawy nie udowodnił. Natomiast podejrzanymi przez naród polski o zbrodnie ludobójstwa. No tak. A udowodnić to nie będzie już trudno. Nie, wiadomo, że tam lekarze właściwie i szpitale zarabiały na tym, żeby tam przypisać każdemu, kto powiedzmy poległ, nawet ten, który rzucił się z piątego piętra, powiedzmy, i zginął, to przepisać mu, że on tam zmarł na COVID-a, bo tam kilka tysięcy ładnych złotych tam. Że mamy fajne doświadczenie, bo akurat w kompleksie, w którym mieszka Niedzielski, wyskoczyła z okna z piątego piętra kobieta. No to widzisz. I gdy wyszedł na balkon, musiał to widzieć. No tak. I ona zmarła na COVID-a. Ona umarła, myślę, na restrykcje po-covidowe. Skutki restrykcji po-covidowych. Tak jest. Wszystkie samobójstwa, których liczba jest niesamowicie wielka w tym momencie w naszym kraju, powinny być zaliczone na poczet ludobójstwa dla Szumowskiego i dla Niedzielskiego. Oczywiście, ja dam przykład jeszcze. A teraz jeszcze jedna rzecz, że tak się każdy cieszy z tej dymisji i tak dalej. Co ma wisieć, nie utonie. Pamiętajcie, bo media mówią o tym, że o, Niedzielski tonie i tak dalej. Nie. Na jaką placówkę wyjedzie? Gdzie go schowają? Bo wiadomo, że nie ma, samolot nie zmieści. Jeden samolot tylko nie, ale jest. Społeczeństwo ale jest tak wściekłe na Niedzielskiego i tylu ludzi źle mu życzy, wręcz
Gdyby mieli możliwość, dokonaliby czynów najstraszniejszych na tej osobie, ponieważ jest bardzo dużo rodzin ofiar ich reżimu covidowego, zabijania ludzi w szpitalach covidowych. Ogłoszenie wyroku. Idziemy na ogłoszenie wyroku. Idziemy na ogłoszenie wyroku. Tam nie będziemy przypominać Agnieszkę Fatyga, która została, powiedzmy, tutaj obecny. W obecności prokuratora, przy udziale organu reprezentującego Skarb Państwa, prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 15 listopada 2022 roku, 22 lutego, 18 kwietnia, 15 czerwca, 9 sierpnia 2023 roku sprawy zniosł Mirosława Rostankowskiego i Krzysztofa Rostankowskiego o zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie orzeka, co następuje. W punkcie pierwszym oddala wniosek. W punkcie drugim kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa. Proszę sobie usiąść, będzie krótkie uzasadnienie wyjaśnienia. Następnie są no tak, to można było określić, sprecyzować przedmiot tego postępowania. To jest postępowanie o zadośćuczynienie za oczywiście niesłuszne zatrzymanie. Nie rozstrzyga w tej sprawie sąd winy panów wnioskodawców, co jest przedmiotem innego postępowania. Czy dopuścili się wykroczenia, czy dopuścili się przestępstwa, takiego czy innego. Tym się sąd nie zajmuje. Nie jest tutaj sąd związany także orzeczeniem innego sądu. Nie jest nawet związany orzeczeniem sądu, który stwierdził, że zatrzymanie panów było zasadne, legalne, prawidłowo przeprowadzone. Gdyż obowiązuje zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego. Każdy sąd karny samodzielnie ocenia materiał dowodowy i dokonuje ustaleń faktycznych. Nie jest związany orzeczeniem ani ustaleniami faktycznymi innego sądu czy innego organu. Możliwa jest zatem taka konfiguracja, że jeden sąd stwierdza, że zatrzymanie było zasadne, legalne, prawidłowo przeprowadzone. A drugi sąd okręgowy stwierdza, że doszło do oczywiście niesłusznego zatrzymania i należy się z tego tytułu zadośćuczynienie. Taka sytuacja jednak nie zachodzi w niniejszej sprawie, ponieważ sąd nie doszukał się żadnych powodów, aby stwierdzić, że zatrzymanie wnioskodawców było oczywiście niesłuszne. Nie przesądzając, co podkreślam jeszcze raz, winy oskarżonych, należy wskazać, że w momencie podjęcia decyzji o zatrzymaniu obu wnioskodawców funkcjonariusze policji mieli uzasadnione przypuszczenie, że wnioskodawcy dopuścili się przestępstw. Było to szeroko omawiane w toku postępowania przygotowawczego. W stosunku do pana Krzysztofa Rostankowskiego zachodziło uzasadnione przypuszczenie, że mógł się dopuścić naruszenia nietykalności cielesnej. W stosunku do pana Mirosława Rostankowskiego było uzasadnione przypuszczenie, że kierował w stosunku do funkcjonariuszy policji groźby karalne. Co chciałem jeszcze raz podkreślić. Takie uzasadnione przypuszczenie nie przesądza sprawstwa ani winy zatrzymanych osób. Więc również nie jest tak, że jak na przykład oskarżony zostanie uniewinniony, to z automatu należy przyjąć, że jego zatrzymanie było oczywiście niesłuszne. Tutaj w tej sprawie
Sąd także wziął pod uwagę okoliczności, które zostały udowodnione, wykazane dowodami na czele z nagraniem przebiegu tejże interwencji, która, co istotne, przedłużyła się w czasie. Była to interwencja podejmowana w niezwykle trudnych warunkach, co ewidentnie wynika z zarejestrowanego przebiegu tej interwencji. Była duża dysproporcja w liczbie funkcjonariuszy względem liczby zgromadzonych osób. Był wysoki poziom emocji. W tej sytuacji policjanci podjęli słuszną decyzję o zatrzymaniu, aby na miejscu nie przeprowadzać nawet podstawowych czynności z udziałem wnioskodawcy, co mogło tylko doprowadzić do utraty kontroli nad przebiegiem tejże interwencji. Wydaje się, że moment zarejestrowany na nagraniu, gdzie osoby uczestniczące w tym zdarzeniu otoczyły radiowóz i nawet uniemożliwiły odjechanie funkcjonariuszom policji, najlepiej pokazuje, że ta decyzja była słuszna. Tak należało postąpić. Żadnych czynności więcej na miejscu zdarzenia funkcjonariusze nie powinni byli przeprowadzać. Z tego nagrania przebiegu interwencji też wynika inna okoliczność, która, biorąc pod uwagę charakter tego nagrania, zwłaszcza bardzo dobrą jakość nagrania, nie pozostawia wątpliwości. Była bardzo duża dysproporcja emocji po jednej, po drugiej stronie. Widać wyraźnie na nagraniu, jeśli chodzi o ten moment zatrzymania, umieszczenia w radiowozie pana Krzysztofa Rostankowskiego, a potem wymiany zdań pomiędzy panem Mirosławem Rostankowskim a funkcjonariuszem policji, że to funkcjonariusz zachował się taktownie, spokojnie, a po drugiej stronie były bardzo duże emocje i duża niechęć podporządkowania się poleceniom funkcjonariuszy policji. W tej sytuacji sąd nie może znaleźć żadnych powodów, dla których należałoby uznać, że to zatrzymanie, przebieg czynności w ogóle funkcjonariuszy policji był oczywiście niesłuszny. Przy ocenie tych okoliczności dotyczących zatrzymania sąd wziął także pod uwagę to, że panowie wnioskodawcy zostali zatrzymani na stosunkowo krótki czas. To był bardzo krótki czas, biorąc pod uwagę nawet inne podobne sprawy. To nie jest przypadek, z jakim sąd często się spotyka, że osoba zostaje zatrzymana na całą noc, aby dopiero następnego dnia przeprowadzić z nią podstawowe czynności. Tutaj zatrzymanie było proporcjonalne, prawidłowe. Funkcjonariusze zaledwie w ciągu około 2 godzin przeprowadzili podstawowe czynności i zwolnili wnioskodawców. Nie doszukał się sąd żadnych okoliczności, które by wskazywały na złą wolę, chęć jakiejś złośliwości odreagowania na wnioskodawcach. Czynności zostały przeprowadzone prawidłowo i z minimalną dolegliwością dla wnioskodawców. Tyle, jeżeli chodzi o wyrok z jego uzasadnieniem. Tutaj połączam stronę, że wyrok jest oczywiście nieprawomocny, przysługuje prawo do wniesienia apelacji. W tym celu w terminie 7 dni można złożyć wniosek o doręczenie wyroku z pisemnym uzasadnieniem, następnie w terminie 14 dni od doręczenia wyroku z pisemnym uzasadnieniem można wywieźć apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego Sądu Okręgowego w Warszawie. To wszystko. Dziękuję Państwu. Nic dodać, nic ująć. Nie spodziewałem się takiego postanowienia sądu, dlatego że było udowodnione, że na Krzysia napadł ten policjant, a Mirek tylko poszedł, powiedzmy, za sprawą syna, żeby go tam, powiedzmy... Czyli w tym państwie jednak udowodniono na tej sali, jednak, że tak. Policja może wszystko. No tak. No tak, no nic. Ciekawe, jaki wpływ miał telefon do sędziego, który leżał na biurku, który dzwonił, a sędzia zrobił przerwę na początku rozprawy. Ciekawe, jaki był wpływ tego telefonu na wydanie orzeczenia. Bo wydawało się, że
jest to człowiek na odpowiednim stanowisku, który rozumie powagę swojej się, że powinności. Że to będzie ten... No nic, no... Będziemy walczyć dalej. Komentarze, bo mi się ciskają na usta same... Czy ja generalnie jako pełnomocnik nie komentuję wyroków sądowych, zwłaszcza nieprawomocnych, tak? Tak jak pan sędzia powiedział, przedstawił swoją argumentację, która została zarejestrowana, no to wiemy, dlaczego podjął taką decyzję, tak? Odniósł się do kwestii proporcjonalności tych zachowań. Natomiast tutaj przysługuje na pewno nam... przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, tak jak zostało to w pouczeniu powiedziane, czyli w ciągu 7 dni należy złożyć wniosek. To jest najistotniejsza rzecz. Żeby móc skutecznie wnosić apelację, trzeba złożyć wniosek o sporządzenie tego uzasadnienia ustnego na piśmie i doręczenie tego uzasadnienia. Jeżeli ktoś zapomni, na przykład wyjdzie w emocjach po rozprawie, tak pojedzie z domu i nie złoży tego wniosku, potem zapomni wysłać. No to wtedy traci prawo do apelacji, tak? Dlatego ja zawsze wszystkim mówię, to znaczy tak osobiście uważam, najpraktyczniej od razu po wyroku pójść do tego sekretariatu, wypełnić tam są formularze, wnioski o to uzasadnienie, wypełnić, żeby tego nie zapomnieć, zwłaszcza jeżeli ktoś nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, tak? Czyli na przykład radcę prawnego. Nie ma na co czekać. Tak, nie ma na co czekać, bo jeżeli jest taka kwestia, to po prostu składać ten wniosek i... To jest szansa, że ta sprawa zostanie rozpoznana przez kolejny sąd, tam już jest 3 sędziów, tak? Tak jak zresztą pan sędzia powiedział dzisiaj, że każdy sędzia może mieć inne zdanie, tak? To znaczy szansa byłaby, bo ja znam sytuacje, w których tam 3 lata, powiedzmy, sąd nie potrafił uzasadnienie wydać. Także mam nadzieję, że tu, powiedzmy, jakieś tam podstawy rzeczywiście jakieś takie do tego, to znaczy nie ma żadnych podstaw, według mnie to nie ma żadnych podstaw, żeby taki wyrok wydać, ale no sędzia musi po prostu się wytłumaczyć i nie wiem jak długo to potrwa. Skoro taki wyrok został wydany, podstawy były tak, to został przedstawione przez tak. Można je sobie oceniać z punktu widzenia skutków na przykład praktycznych już. Tak, no bo teraz jest pytanie, w jaki sposób na przykład zachowują się funkcjonariusze publiczni przy następnym zatrzymaniu, tak? Czy jest to zaostrzenie jednak tej interpretacji, ta interpretacja niekorzyść demonstrujących, czy raczej mniej? Na to pytanie możemy sobie sami odpowiedzieć, słuchając tego wyroku, co się może tak naprawdę wydarzyć i czegoś możemy obawiać, jeżeli następnym razem jako obywatele, jeżeli obywatele wyjdą na ulicę i na co powinni zwracać uwagę, tak? Czy powinni brać ze sobą po prostu te szczoteczki do zębów, czy nie powinni? Tak, no, tak. No, to no pomimo, że są... A tutaj, no wydaje mi się, że skoro jest to uprawnienie do apelacji, no to jeżeli wnioskodawcy będą tak chcieli, to skorzystamy, przedstawimy sprawę na Placu Krasińskich, tam będzie 3 sędziów apelacyjnych. I jest na czym się oprzeć, po prostu pan mecenas tam powiedział na sprawie, wspomniał o kilku sprawach, które były, powiedzmy, decyzje były zupełnie inne. No wychodzimy, na tym kończymy. Idziemy po uzasadnieniu. Idziemy, tak jest. Dzięki, że byliście razem. No, to trzymajcie się.